Brygada bombowa była dużą jednostką polskiego lotnictwa wyposażoną w samoloty bombowe. Przeznaczona była do dyspozycji naczelnego wodza i głównie wykonywała misję bombardowania wykrytych niemieckich kolumn pancernych. Na stanie tej brygady znajdowało się 36 samolotów PZL-37 Łoś, 50 samolotów PZL-23 Karaś oraz 18 samolotów łącznikowych i transportowych. Brygada bombowa składała się z 4 dywizjonów bombowych oraz dodatkowo jednej eskadry bombowej. Dowódcą brygady był pułkownik dyplomowany obserwator Władysław Eugeniusz Heller. W tym materiale przedstawione zostaną działania 64 eskadry bombowej z 6 dywizjonu bombowego lekkiego ze składu brygady bombowej. Szósty dywizjon bombowy lekki złożony był z dwóch eskadr, 64 i 65, którymi dowodził major obserwator Alfred Peszke. W skład dywizjonu wchodziło łącznie 20 lekkich bombowców PZL-23 Karaś oraz 2 samoloty transportowe i 4 rozpoznawczo-łącznikowe. Pojedyncza eskadra składała się zatem z 10 samolotów PZL-23 Karaś, jednego samolotu transportowego Fokker F-7 oraz 2 samolotów łącznikowych RWD-8. Wiosną 1939 roku loty ćwiczebne dywizjonu ograniczono, a załogi przechodziły szkolenia zapoznające je z sylwetkami i parametrami technicznymi niemieckich samolotów. 24 sierpnia przeprowadzono mobilizację eskadry na macierzystym lotnisku w Skniłowie pod Lwowem. Przygotowane do działań maszyny przebazowane zostały 31 sierpnia na lotnisko polowe w Nosowie, niedaleko Białej Podlaskiej. Tam załogi i maszyny zastał wybuch wojny. 1 września, po otrzymaniu informacji o wybuchu wojny, maszyny i załogi postawione były w stan pogotowia, jednak lotów bojowych w tym dniu nie wykonywano. 2 września samoloty eskadry wyleciały na misję bojową w rejon Częstochowy, gdzie przeprowadziły nalot na niemieckie kolumny pancerne. Ze względu na silną obronę przeciwlotniczą, ze swojej pierwszej misji bojowej nie wróciły aż 4 polskie samoloty, ponadto kolejne 2 rozbiły się przy lądowaniu. Tego samego dnia pozostałe maszyny eskadry przeniosły się na pobliskie lotnisko we Franopolu. 3 września jedna załoga wykonywała lot rozpoznawczy nad terytorium III Rzeszy Niemieckiej, przelatując nad stacją kolejową Fosowskie na wschód od Opola, gdzie zaobserwowano rozładunek dużej ilości niemieckiego sprzętu pancernego. Po południu tego dnia nastąpiło kolejne przebazowanie eskadry, tym razem na lotnisko Ząbków obok Sokołowa Podlaskiego. Do końca dnia lotów bojowych nie wykonywano, tak samo jak dnia następnego. W tym czasie obsługa naziemna przeprowadzała przeglądy maszyn, a piloci i załogi odpoczywały. 5 września załogi ponownie wyleciały w kierunku Częstochowy, przeprowadzając rozpoznanie, bombardowanie i ostrzał z broni pokładowej w kierunku niemieckich kolumn pancernych. Po południu tego dnia samoloty eskadry wyleciały na misję, tym razem w rejon Pułtuska i Ciechanowa. Jeden z samolotów PZL-23 Karaś został uszkodzony przez niemiecką artylerię przeciwlotniczą. Pilot próbował wylądować w Warszawie, jednak maszyna została wzięta za wrogą i ostrzelana przez własną obronę przeciwlotniczą. Na oparach załodze udało się dolecieć do lotniska w Dęblinie, jednak przy lądowaniu rozbito samolot. Następnego dnia lotów nie wykonywano z powodu braku rozkazów. 7 września zaś samoloty eskadry brały udział w bombardowaniu wojsk niemieckich w rejonie Różana. 8 września jedna z załóg eskadry wykonywała rozpoznanie i bombardowanie w rejonie Tomaszowa Mazowieckiego i Łodzi. W czasie powrotu do bazy polska maszyna została zestrzelona przez niemieckie myśliwce. Ranny pilot i obserwator uratowali się, wyskakując z maszyny ze spadochronami,
zaś strzelec pokładowy zginął na miejscu. Ze względu na szybko posuwające się kolumny wojsk niemieckich, lotnisko, na którym stacjonowała eskadra, stało się zagrożone i w związku z tym dowództwo wydało rozkaz przesunięcia na lotnisko Franopol. 9 września dwa pozostałe w użyciu samoloty eskadry wyleciały na misję bojową w rejon Pułtuska i Mławy. Wykonały tam bombardowanie niemieckich jednostek, po czym lądowały już na lotnisko we Franopolu. 10 września nie wykonywano lotów bojowych, zaś 11 września jedynie loty rozpoznawcze w rejonie Sokołowa Podlaskiego. Tego dnia w ramach reorganizacji polskich sił powietrznych do 64 eskadry dołączone zostały 4 samoloty PZL-23 Karaś ze składu 2 Dywizjonu Bombowego Lekkiego, który przekazywał wszystkie swoje, dostępne w tym czasie maszyny, na rzecz 6 Dywizjonu. Przesunięcie tutaj samolotów stanowiących uzupełnienie spowodowało wykrycie lotniska przez niemieckie siły powietrzne, co skutkowało kolejnym przebazowaniem eskadry, tym razem na lotnisko w Wielicku. W trakcie przelotu eskadra straciła transportowy samolot Fokker, który został zestrzelony przez niemieckie myśliwce. 12 września nastąpiło kolejne przesunięcie eskadry na lotnisko Hołopicze, niedaleko Włodzimierza Wołyńskiego, i tego dnia zadań bojowych nie wykonywano. 13 września jedna z załóg wyznaczona została do lotu patrolowego, jednak z niewiadomych przyczyn samolot rozbił się tuż po starcie, a cała jego załoga zginęła. 14 września eskadra wykonała ostatnią misję bojową, zrzucając bomby na niemieckie kolumny w rejonie Rawy Ruskiej. Przed wylotem na lotnisku spalono jeden niedadający się już do użytku samolot PZL-23 Karaś. Po wykonaniu zadania cały dywizjon lądować miał na kolejnym lotnisku w Hutnikach. W czasie lotu powrotnego zgrupowanie polskich maszyn zostało zaatakowane przez niemieckie myśliwce, w wyniku czego uszkodzone zostały 2 samoloty eskadry. Ich ranne załogi zdołały wylądować na lotnisku, rozbijając jednak przy tym maszyny. Lotnisko tego dnia zostało wykryte i zbombardowane przez niemiecką wyprawę bombową. 15 września Niemcy wykonali kolejne naloty na znajdujące się na pasach startowych polskie bombowce, które były już w tym czasie mocno uszkodzone oraz pozbawione paliwa i nie nadawały się do lotów. Ostatecznie, w wyniku niemieckich bombardowań, tego dnia wszystkie samoloty Dywizjonu 6, a zatem zarówno eskadry 64, jak i 65 zostały zniszczone. Personel naziemny, piloci i załogi zostały dnia 16 września odesłane do Chorodenki. 17 września zaś otrzymały rozkaz przekroczenia granicy polsko-rumuńskiej, co nastąpiło około południa dnia następnego. Bilans walk eskadry we wrześniu 1939 wyniósł 39 lotów bojowych, zrzucenie około 15 ton bomb oraz dodatkowo eskadrze przypisuje się zestrzelenie 3 niemieckich samolotów w trakcie walk powietrznych. Ze względu na zniszczenia, braki paliwa oraz bombardowania wykrytego lotniska, żaden z używanych przez eskadrę samolotów bojowych PZL-23 Karaś nie został ewakuowany do Rumunii. Dokonały tego jedynie załogi, piloci i rzut kołowy eskadry.